Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age 2. Ja chciałam sobie spojrzeć, ponieważ mamy najlepszą na zimno, towarzyszę porozmawiać z Warikiem i najcenniejszy skarb Gamlena. No dobra, to w takim razie ruszamy do Wisielca, żeby pogadać z Warikiem, a biorę taką samą drużynę, co poprzednio. Co tam? Tak więc pod Wisielcem poproszę. I Terezę Bisik Warik. Po co ja zapisuję? Nie wiem. Odruch. I don't know what came over me back there in Bartrand's house. I'm glad you're watching my back. You had me worried there. You never have to worry about me, Hawk. What are you having? Edwina, let's get a couple of drinks here. Okej. Dobra, Warik. Jeszcze raz. This is awkward. Whatever it is, I'll hear you out, Warik. Maker, I hate it when you're reasonable. Call me a filthy nug licker once in a while, for pity's sake. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. You're a good friend, Warik. I know. It's hard to imagine what you'd do without me. You know it's 6 years today? 6 years since I found you dragging your tail out of Bartrand's office. Here's to whatever comes next. On powiedział, wychodziłam z biura Bartranda. Jakiego cholera jasna biura? Swoją drogą, przepraszam bardzo, sobie wykorzystałam chwilę, że gadali, już skończyli to, prawda, ale myślałam, że jeszcze chwilę pogadają, żeby sobie wziąć kremikiem rąsie, nasmarować, bo nie mogę czegoś takiego zrobić przed nagraniem, okej? Okay? Za trudne. Dobra, lecimy w takim razie. Mamy skończone, czyli zostało nam uzupełniające, tak więc zrobimy sobie najcenniejszy skarb Gamlena. Wobec tego opuść obszar, poproszę, i do dolnego miasta się udajemy. Powkurzać trochę wuja. Mamy ten cały, nie wiem, tłucz Kobi? Tak to się nazywało, bodajże? Nie zasługiwała tej śmierci. To był mój ryzyko. Nigdy nie prosiłem jej o to dla mnie. Wiedziała, że nie miałeś siły, żeby rezistować demonowi. Dlatego ją wybrała. Dlaczego robisz to? Co mogę zrobić na to teraz? Make up for your mistakes. Most blood mages never get a second chance. Ej, ej, ej. No dobra, idziemy dalej w takim razie. Aj, slam się w starym miejscu, jak to zwykle bywa. Lecimy do Gamlena. Witaj, wuju, oto ja. Twoja cudowna siostrzenica. What do you want now? What in the maker's name is a wallop mallet? Haven't played wallop since I was a kid. Still got my mallet up on the wall, though. Last time I was any good at something. Aha. O to chodzi, ta? Zaktualizowano zadanie najcenniejszy skarb Gamlena. Udaj się do obcowiska. Aha. A czemu? W imię czego i dlaczego? Coś jeszcze mi powiesz, Gamlenie? Dobra, olać ciebie już. Idziemy wobec tego do obcowiska, skoro tam mnie teraz prowadzi zadanie. You've been glowering for days. Your face is gonna get stuck that way. My face is the least of my concerns right now. That's because you don't have to look at it. If you could see it from this angle, Blondie, it'd be at least a close second on your priority list. Oj, Warik. Swoją drogą zobaczyłam, że teraz ta najnowsza część Dragon Age'a. Aha. Że ta najnowsza część Dragon Age'a, prawda, wychodzi w październiku. Mamy wrzesień. Jest duża myślę, możliwość, że. W sensie duża możliwość. Myślę, że jest raczej pewne, że przed wyjściem najnowszej części Dragon Age'a Inkwizycji nie skończymy. Dlatego też myślę, że od razu nagram właśnie czwartą część Dragon Age. Chociaż zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie, jak wyjdzie już. Wy nadal. I can't believe they used the wood from a Vanandel tree to make this wallop mallet. It's just a child's toy. Wallop mallet? You must be the one I'm supposed to give this note to. Did someone ask you to give this to me? I was given a few coins to hand this over to whoever came asking about wallop mallets. Unfortunately, the person was hooded, and it was dark. I didn't get a good look. Obviously a human, though. No mistaking that. Even hooded, you all look alike. Oh! Dobrze, to warehouse next. It's like a treasure hunt. No, w sumie to tak. Dobra, dokąd?
nie wiem, chyba do doku, wydaje mi się. Tak więc wejdźmy sobie właśnie do domu Meryl, co by sobie rzecz jasna skrócić. W trakcie nocy, tak? Do doków. No ładnie. Nie dość, że, no, że doki to jeszcze w nocy. Ładnie. Ech, ten pomnik na moją cześć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się ten pomnik. Zwłaszcza, że jest właśnie, no mówiłam już, że z miniatury. Ale właśnie, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie, jak właśnie wyjdzie, bo taka jest prawda, że ja się trochę boję tego, jak będzie wyglądała po prostu część najnowsza Dragon Age'a. Ale to zobaczymy niedługo, w sensie inaczej, wygląda ładnie, ale boję się jak będzie w nią, jak będzie z rozgrywką, o w ten sposób. Przetwórnia ryb. Dobra, pędzimy. Come on, let's go search for those crates. Tak. Przeszukajmy skrzynię, ta. Dostawa, zagadka Kirkwall. 10.23. No dobra. To wytarty tutaj, zagadka Kirkwall. Przeczytajcie, jeśli chcecie. Jak to zwykle bywa. I idę ja sobie coś innego robić. 10.23, ta. Tutaj 29, 9.63. To oczywiście, że sobie rozkradnę, co tylko mogę. Ejajaj. Nie pamiętam, gdzie była ta skrzynia. Szczerze. Nie pamiętam, za Chiny. Tak więc sobie pobiegamy. 9.17. Sobie pobiegamy i nie wiem, czy sobie ominiemy póki co tą skrzynię, jak ją znajdziemy, czy co. Chyba sobie ją ominiemy zwyczajnie. Najprościej rzecz ujmując, 925 z amuletem jakowymś, będzie na sprzedaż. Wydałam sobie sporo suwerenów na trucizny wszelkiego rodzaju, więc haha, o kurka wodna, dobrze wyczułam, że to będzie tam. Jejuch, jejuch. Tyle nie grać w tą grę, a wyczuwać takie rzeczy. Za dobrze znam tą grę. I kojarzę i w ogóle. Dobra, wobec tego dostawa 10.23. I wonder what's in these crates. Something seems off. Co, kompletnie czysta? Tak też opcja. To nie Gamlel. Jezus Maria, że mi dali pułapkę jakąś taką. Lecimy, przy okazji sobie może wezmę o miksturkę. I jeszcze zrobimy coś takiego. Dobra. Skrytobójstwo. Tutaj o. Zetął się. Zrobię czekły. Siedzę tym. No w sumie. Tak to się właśnie. Dobra. Wszyscy? Tak, wszyscy. Okej. Okay. Najemnik jeden, drugi. Okej. Okay. Jak mnie mam dowódca najemników, coś będzie przy sobie miał. Zakładam przynajmniej. Tak więc dobra, wiadomość dla Gamlena. Przeprowadź Gamlena do jaskiń, w których spotkaliśmy się po raz pierwszy. Jeśli nie będziesz żywy, nie dostaniesz ani miedziaka. Sounds like the opening of a bad romance story. It's time. Powiedział, że brzmi jak początek kiepskiej powieści romantycznej. No dobra, wobec tego idziemy. Przetwórnia ryb Smetiego. Jezus Maria, to teraz trzeba iść zapierniczać normalnie do jakiegoś wyjścia z obszaru. Doki są podłe pod tym względem, wiecie? Jednak tutaj trochę trzeba pobiegać, zanim się trafi łaskawie do wyjścia z obszaru. I to prawie zawsze jest właśnie to główne wyjście z obszaru. Znaczy niby lokacja mała, ale i tak trzeba biegać sporo. Takie tam. Rozstrzał. Że tak to ujmę. Dobrze, wobec tego. Gdzie ja się mam udać? Poza miastem, ta kloaka. Najcenniejszy skarb Gamlena. Jedziemy. Od razu w jaskini. Okej. No dobrze, wobec tego. Tuż tutaj. O, Jezus Maria, złoków to się nie spodziewałam tego dzika. Jezus Maria, oczywiście, że się bagują te cholerne zwłoki. Ja tego nie wiem. Dobra, pająki to normalnie się przed nimi wbrew pozorom. Zresztą inne ciosy.
No i fajnie. Tutaj przejść nie przejdę, pojmają. Szkielet łucznik, zbierzemy sobie z niego coś. Tutaj kompletnie nic nie ma dookoła. To w takim razie otwórz tutaj i idziemy dalej. O Jezus Maria, nie lubię tego miejsca, bo wiecie co, ja nie lubię miejsc, które muszę zwiedzić dwa razy, że tak to ujmę, a niestety to przejście to jest takie, że trzeba z każdej strony je obejść, żeby zobaczyć, czy na pewno nic nie ma. Dobra, w sumie się w tym momencie cofnę, bo tak coś czuję, że tam, jak przejdę dalej, to będzie zmiękczenie zadania. Zwłaszcza, że tam widziałam już wyjście z obszaru, więc hehe. No, patrzcie. Serio? Jakie nie lubi stopnia zwagowania tych zwłok? Jezus Maria, zło i podłość. Dlaczego wszyscy naraz są zaznaczeni? Nie chcę. Samą mnie zaznacz. Jezus Maria. Dobra. No i fajnie. Okej, okay. Tu jest kuferek z czymś, przed nią z drewnianą nogą. Ciekawe rzeczy można w jaskiniach znaleźć, nie sądzicie? Wiecie co cieszy mnie w sumie to, że jesteśmy już niedaleko końca, jeśli chodzi o Dragon Age 2. Aha, tutaj jest po prostu zablokowane. Czyli tutaj zwyczajnie można coś sobie zdobyć, jakieś buty, może tutaj coś, nie, kompletnie nic. Czyli tylko buty i dla przedniłej drewnianej nogi. Tutaj przyszłam dla butów i dla przedniłej drewnianej nogi. Priorytety, moi mili, priorytety! Ej, cieszy mnie, jak powiedziałam, że jesteśmy już niedaleko końca Dragon Age 2. Chociaż ja wiem, że Dragon Age Inkwizycja i w sumie to jest też przestroga dla was może, taka lekka przestroga, pseudo-przestroga może bardziej. Dragon Age Inkwizycja jest jeszcze dłuższa, więc zobaczymy, ile tak naprawdę zajmie się w Inkwizycji. O! You have a cousin? I have a cousin? Gamlin never told you. I... Of course he didn't. Why would he? Sorry to interrupt this touching family reunion, but we have unfinished business here. Veld? What are you doing here? Meckel is dead. That bitch killed him. What's a Meckel? My brother. Meckel was my brother, and you killed him. Było się na mnie nie rzucać. That doesn't make sense. Meckel was just supposed to hand over the note. You really think we didn't read it? We know about the gem charade. Hand it over. I won't let Meckel's death be for nothing. You let your brother go up against someone like Hawk for a stupid gem? You know what? I did find the gem, but you're not getting your pathetic little hands on it, Veld. Fine. We'll do this the hard way. Ta, bo ci się uda, typie. No i po panu. Nie, to nie było? Chodziło mi o wybuchowy czas. O, no bardzo. Kolejny na Bari. Dobra, no i nic nie pobójca. Okej. Tam kolejny jakiś. No i dobra. You're pretty useful in a fight. You don't take after Gamlin at all. Gamlin never told me he had a daughter. There's probably a lot of things he hasn't told you. My mother, Mara, she left Gamlin before I was born. He was so fixated on finding that stupid gem, I doubt he even noticed she was gone. She told me about Gamlin before she died last year. I didn't even know about him. You told Veld you had the gem. Were you lying? Not at all. I found the gem. I managed to pull off what Gamlin couldn't. You say Gamlin is obsessed with this gem. But he never mentioned it before your note turned up. Maybe he didn't want you to know about it. He mentioned he lost a lot searching for the gem. Maybe he gave up on it.
That would be a surprise, to say the least. You set this whole thing up just so you could meet your father. I just wanted to see, I don't know, how far he'd go for something he really wanted. And then he doesn't even show up. I baited him with the one thing I thought would get his attention. He's got some good qualities. You might be surprised. Really? What do you think I should do? I think you should go talk to Gamlin. Does he even know about you? I'm not sure. Maybe give him a chance before you write him off. I think I will. Having a cousin turned out to be a good thing. Maybe having a father will too. No dobra, to w takim razie przeszukajmy tutaj co jest, co po nich zostało. I zobaczymy w takim razie, jak się skończy to zadanie, bo jeszcze nie jest jego koniec. Wyjedz jakiś. Łucznik, beczka i to chyba wszystko tak naprawdę, wydaje mi się. Stamtąd to ja przyszłam. To pędzimy w tym kierunku. I tutaj jest wyjście już, tak? Tak. Ale jest też kufer standardowy. Świetny kafar. Taki świetny, że go nie użyję. Ani razu. Dobra, wobec tego. To dolne miasto, tak? Chociaż czekajcie. Gdzie mnie przekieruje? Czy z domu Meryl wyjdę, czy skądś indziej? Cholera wie skąd. Chyba nie z domu Meryl. Ale nie jest tak źle. Aha, wyszłam tak, jakbym wyszła z Czarnego Emporium. No dobra, przeżyję w takim razie. Idziemy do Gamlena obserwować spotkanie rodzinne. Jest story behind Bianca. There's a story behind everything, Daisy. So tell me. I can't. Why not? There was a girl, and I made a promise. Bianca is the only story I can never tell. You can't say that. Now I want to know even more. That was the idea, Daisy. No dobra. No to dom Gamlena wobec tego. You've realized this is kind of new to me. I didn't know Mara had a baby. If I did, I would have... I don't know. Gone after her or something. She used to say I was so much like you, and I didn't even know who you were. I guess I wanted to see for myself. I need some time to think about all this, but if it's all right, I'd like to come back and talk more. I think I'd like that. Keep safe. A, zależy mu. Looks like you two had a good talk. It was bloody awkward, that's what. I was worried she wouldn't come find you. I think you need each other. You know, I may not say this very often, but I'm glad you're one of the family. But seriously, next time, stay out of my damn business, girl. Oczywiście, że tak. Dobra, coś powiesz jeszcze, Gamlen? Nie, nic nowego. No dobra, w takim razie ukończyliśmy chyba ostatnie zadanie, które mieliśmy tak naprawdę. W sensie nie ostatnie, po prostu ostatnie na chwilę obecną dostępne. W tym momencie mamy już tylko główny wątek. Dlatego też najlepsze na zimno czas rozpocząć. Okej, wyjście z obszaru to chyba najbliżej będzie przez dom Meryl. Chociaż może tutaj przez ten dół. Tak, przez ten dół dam radę wyjść jeszcze dość szybko i sprawniej w ogóle. Tak więc... A! I czy wy coś zaczniecie gadać? Bo czasami się zdarza. I tak. Nie, nic nie gadają. Dobrze. Tak więc katownia... O kurka wodna, ja mam jakiś ten... jakąś wiadomość u siebie, to czekajcie. To dygresja szybka, że tak to ujmę. Tylko, że nie w zakresie... odejścia od wątku, tylko... O. Tylko w zakresie odwiedzenia szybkiego domu. List od Szarady. Droga kuzynko, zakładam, że Gamlen nic ci o mnie nie powiedział. Pytam go o ciebie za każdym razem, gdy go widzę i słyszę tylko... Przecież wszystko słyszałaś już od Heroldów. Stary dobry tata. Mam nadzieję, że ten list zostanie cię w dobrym zdrowiu. Słyszałam różne historie, ale ciężko powiedzieć, co jest prawdą, a co wymysłem. Czy naprawdę biłaś się na pięści z przywódcą Kunari? Naprawdę sypiasz z kapitan Straży Miejskiej? Naprawdę zabiłaś smoka w mrokowisku? To wszystko naraz nie może być prawdą. To takie ekscytujące, gdy słyszę opowieści i mogę powiedzieć... To moja kuzynka. Napisz to słuchać u ciebie. Potrzebuję wiadomości. Wymienię się za inkryminujące plotki na temat twojego ulubionego wuja. Twoja przyjaciółka Szarada. Fajne to jest. Wiecie, po prostu mieć faktycznie przyjaciela z kimś jeszcze z rodziny.
No to też jakoś tak mi się kojarzy, że nieczęsto się zdarza. Weźmiemy sobie Fenrisa. A w sumie po prostu zamienię Varika na Fenrisa i tyle. Tak więc katownia i idziemy. Idziemy działać z najlepszą na zimno. W takim razie. What? Zobaczymy, bo w sumie z tego co ja kojarzę, to my też coś będziemy mieć po tej misji głównej, tylko że niewiele, bardzo niewiele. Wydaje mi się, że uzupełniające misje to akurat już wszystkie sobie żeśmy zrobili. Tak więc no, dobra, drzwi. Orsino, witaj! Thank you for coming, champion. Few will associate with me now that I am the focus of Meredith's ire, which leaves me in a difficult position. She is not entirely wrong. Inform the criers. A miracle has occurred. I know some of my people are using dangerous means to oppose her, but I cannot seek the Templars' aid without making every mage a target. What are they doing? All I know is numerous mages have left the circle at night, sometimes for days at a time. I'd rather not follow our knight commander by leaping to the worst possible conclusion. But the idea of blood magic has crossed my mind. You need some assistance against traitors in your ranks. Traitors? Perhaps. Rebels? Certainly. I don't know if they seek congress with demons or merely a walk in the moonlight. Walking's not so bad. Even mages need exercise. All I know is that a meeting is happening tonight in Hightown. I would go myself, but should I leave the tower without permission, Meredith would call it proof of my involvement. I'll see what they're up to. There's no point in involving the Templars. Thank you. Your support has been a lifeline for me. For all of us. Just learn the nature of this meeting. You needn't interrupt unless you find proof of something sinister. I pray not. Or Meredith will have what she needs to justify the right of annulment. No dobrze, w takim razie. Najlepsza na zimno. Pomóż Orsino poprzez zbadanie potajemnych spotkań magów i templariuszy w Górnym Mieście. Magów i templariuszy? Ciekawe. Układają się jakoś, co? Strask zniknął. Chyba on tu był, prawda? Tak mi się wydaje, że on tu był. Od początku aktu, a teraz zniknął. Nie mam pojęcia. Dobra, Górne Miasto wobec tego w nocy i idziemy. Gdzie mnie wywali? Tutaj na wejściu, okej. Okay. A gdzie mam iść? Dobra. Rezydencję Fenrisa wobec tego poproszę. I wychodzimy do Górnego Miasta. No i dobra. Będzie szybciej, wiadomo. To lecimy. Zapisik szybki i zobaczymy, co tu będzie. Mogę nie przerywać w teorii, tak? Someone's coming! The champion! We know you're spying for Orsino! Run! We'll handle this! Co tu się wydarzyło, przepraszam bardzo, porucznik templariuszy. Państwo drogi, ja nie jestem... Ja jestem przyjazna! Ale jakby nie jesteście, to nie ma problem. No Boże. Dobra. Jeszcze tamten dziadyka. O, osłona wiary, co to jest? Dodaj miejsce na runy dla Sebastiana, zapiski spiskowców. Podarta notatka znaleziona w kieszeni spiskowca. Powtarzam po raz ostatni. Przeprowadzenie nowych rekrutów na spotkania nie jest bezpieczne. Meredith, wszędzie masz szpiegów. Tych, którzy opowiadają się przeciw niej, przeprowadzaj w nocy do magazynu Gardibaliego. Musimy sprawdzić ich lojalność, inaczej Meredith nakryje nas, zanim będziemy gotowi do konfrontacji. No dobra, czyli spiskują przeciw Meredith. No to ty, naprawdę? Rezydencja de Lose. Mogę ja tu wejść normalnie? Tak. Ej, czekajcie, zapiszę sobie.
I chcę normalnie wejść, zobaczyć, czy dam radę z kimś pogadać. Nie, chyba wątpię. Dobra, nie ma co tutaj normalnie sobie chodzić. Do górnego miasta wychodź, moja droga. I przeszukajmy jeszcze templariuszy, którzy tu są, bo magów to ja wątpię, żebym miała jeszcze... A nie, przepraszam, jest jakiś mag kręgu. Na spoko. To przeszukujemy. I udajemy się w tym momencie, no, do wyjścia. Chociaż wiecie co, w sumie, zmienię sobie. Wprowadzę poprawkę do drużyny. Mianowicie zbierz drużynę i zamiast Meryl sobie weźmiemy Sebastiana. Bo tak. Bo czemu by nie? Od co? I okej, do doków, tak? Oczywiście, wszelkie magazyny to w dokach. Czemu mnie to dziwi? I znowu tam! Cholera jasna, w tamtym kierunku. Dlaczego każdy magazyn jest w najdalszej części doków? No ludzie, no. Nie możecie bardziej na wejściu robić tych magazynów. No ludu, no. Irytujące. I upierdliwe. Naraz. Do magazynu poproszą. Dobra, w takim razie jesteśmy w magazynie. Spoko. Dzień dobry. O, znam cię. I told you she was hunting us. No, not her. I can't do this. Co się wydarzyło? Dzień dobry, ja przyjazna. Pokój! O co chodzi? To arms! Czego mnie atakujecie z miejsca? No ludzie, no! Jezus Maria! To może ja sobie w sumie się przebiegnę i ją rozbroję. Na przykład. O, tutaj też jest pułapka. Nie, Henryk! Czekaj, udało się tą pułapkę rozbroić, czy nieciula? Są za silni! Dobra. Cyk, pyk, do widzenia. Dobra. Jeszcze raz więcej jest. Tutaj, o! Wszyscy? No, nareszcie. 1500, ładnie. I told them not to do it, I swear. If I knew you were the one they were talking about, I'd have warned you. I don't hold with kidnapping. Not after what I went through. Didn't I save your life? You did, believe me. I still dream about those blood mages. I don't know where I'd be without you. I'd never have let them kidnap anyone I knew was one of yours. What are you talking about? They said someone was spying. We needed leverage. Someone they cared about, as a hostage. We just got word they took some girl from the Grey Wardens. Oh, Bethany! Just tell me where they went. I can't waste any time. They left for the ruins on the Wounded Coast. We have a kind of base there. They should have just talked to you. I know you're a reasonable person. You have to see how dangerous Meredith is. Thrask says Meredith will cause open war with the mages if she stays in charge. We have to take her down. Is this whole thing to oust the Night Commander? She needs to go, don't you see? We need a real Viscount and Templars who protect mages, not massacre them. Just look what Thrask accomplished. Mages and Templars working together. Isn't that what we all want? Is Thrask the one running this conspiracy? He's the one who brought us together. For 6 years he's been working, one mage, one Templar at a time, teaching us we don't have to hate each other. No i dobrze. He showed us Meredith isn't the only way. I'm not your enemy in this. I think Meredith is a dangerous zealot. Then talk to Thrask. He would welcome your aid. I promise you, Meredith is the only one we're trying to harm. I'll go back to Masha's. Please, don't tell Meredith about me. It would kill Masha if I got in trouble. No dobra, w takim razie. Czas przeszukać to miejsce.
Templerusz Łowca, mak kręgu, kolejny mak kręgu, tu skrzynia Jakowa, się sobie weźmiemy, odłamek tygrysiego oka, templariusz, kolejny templariusz. Chryste Panie, zawsze sporo do przeszukiwania rzeczy jest. Skrzynia, symbol podziemia magów, nie wiem dla kogo to było, zakładam, szczerze przyznam, że dla Andersa, ale cholera wie w gruncie rzeczy. Ta, chyba mu dodało właśnie miejsce na runę w tym momencie. Tak mi się wydaje. Dobra, dla ciebie, Sebastianie, awansik. Okej, okay. Masz ty siłę, masz zręczność. Spryt dam ci 2, jeszcze 3 w zręczność. 1 w magię. I w sumie jeszcze w siłę. Mhm. I specjalista, tak? Tak. Dobra, w takim razie. Błyskawiczna szybkość. A takie łotrzyka w trybie szybkości stają się jeszcze szybsze. Dobra, a tutaj? Energetyzująca szybkość. Kiedy łotrzyk używa szybkości, czas odnawiania wszystkich jego talentów zostaje skrócony. Okej. Okay. Fajne w sumie. Łotrzyk uważnie celuje jego ataki, częściej dosięgają celu. No i fajnie. Dobrze, w takim razie jeszcze z drugiej strony trzeba przeszukać, wiadomo. Czy coś tutaj jest? No jest skrzynia, pęknięty kostur, no fascynujące. Dobrze, w takim razie tu jest kuferek. Ostrze miłosierdzia. Fenris, ostrze miłosierdzia! Tak, pamiętam, w sensie pamiętam, wiedziałam, że jest zadanie jedno. Które się pojawia po prostu w związku właśnie z Fenrisem. Ale dobrze wiedzieć, że jest ostrze miłosierdzia dla niego jeszcze tutaj. Akurat ja nie kojarzę, jak dobre jest to ostrze miłosierdzia. Mamy 31 minut, tak? No 32 niecałe, ale to... Kistem. W każdym razie, ja tak sobie myślę, może w tym momencie przerwiemy sobie wykonywanie zadania głównego i udamy się właśnie do Fenrisa i podarujemy mu to ostrze, bo to jest właśnie, no, prezent dla niego, mówiąc wprost. I dobra, dolne miasto wobec tego... Jak to dolne miasto, a nie Doki? Doki! Tylko oczywiście komuś się pomyliło z nazywaniem. No cóż, bywa i tak. To pędzimy do wyjścia z doków i lecimy do rezydencji Fenrisa. Albowiem Bethany na nas zaczeka. Podła ze mnie żmija. Dobra, posiadłość Fenrisa. W takim razie poproszę serdecznie. Zapisik i Fenris. Cześć. Take a look at this. A blade of mercy. I remember these. You see them in the Imperium. Replicas of the sword Archon Hasarion used to kill Andraste. This one looks finely crafted. So they sell these things at every market stand in Minrathus? Hardly. Here, let me show you. Ooh! These are gifts of honor. Given to those who have performed a service for the Imperium. Daenerys coveted them, as I recall. You don't talk about the Imperium much. It's not a place I remember fondly. Doesn't the Chantry forbid mages to rule over men? Ah, yes. Magic is meant to serve man and not rule over him. In the Imperium, they say that means magic should serve the greater good, which they claim the Magisters do. Do not believe it. What do the Magisters do that's so bad? What you call the Circle of Magi rules the Imperium. They control the Chantry as well as the Templars. They claim the Magisters are governed by holy law, but they are the law. They do as they please, all of them. So they all use forbidden magic? The more powerful the mage, the higher he rises in the Senate. He makes the laws, he determines what is acceptable. Everyone who wishes to compete must do the same, or be crushed. Perhaps it wasn't always this way, but it is now. The slave trade is still in operation in the Imperium. It varies from one Archon to the next. One outlawed it many years ago. He was quickly assassinated. Tevinter would crumble without slaves. The Imperium's elite know no other way. Seems like a slave rebellion would end that. There are rebellions all the time, actually. Most of them end poorly. The Senate always unites when faced with sedition. One day, things will change.
Then the Magisters will see just how fragile their hold is. I heard that the Imperium has been at war with the Qunari for decades. Ever since the Qunari landed on the island of Saharan, yes. 80 years ago? Perhaps more. The Archon demanded aid from the rest of Thedas. It didn't get him far. They've been at war a long time. The Qunari only ever wanted Saharan, which they have. The Imperium has made numerous attempts to retake the island, without real success. I believe the Qunari are saving their strength, building a massive fleet. When they wish true war, we will know. Are the Qunari that strong? They once fought all the lands of Thedas to a standstill. If they wanted to conquer the Imperium, they would. From what I saw on Saharan, they will not relent. They believe even more strongly than the Magisters that they are in the right. I'd like you to have it. For me? Yes. I think I'd like that. I'll think of the irony as I wield it. Thank you, Hawk. No i fajnie. Tak, przy okazji jemu się w tym momencie to wyposaża. Ja chcę zobaczyć, jak dobre to jest. Trochę gorsze od twojego kolego, dlatego ci dam to, co miałeś, ale schowam, nie sprzedam pod żadnym względem. Nie chcę sprzedawać waszych rzeczy, ludzie. I tyle. Tak więc dobra. Tutaj opuść obszar, wezmę się do posiadłości Hołków, udam jeszcze i od razu schowam, dopóki o tym pamiętam. Dobra, ostrze miłosierdzia i kostur skażonego sercu drzewa. To jest jeszcze BSB, ograniczeniem dla Bethany. Właśnie o tym pamiętałam. Przysługa trzech wilków. Runa męstwa, bla bla bla. Może ja sobie narobię w sumie tych run męstwa. Jeszcze. Parę. Po prostu. I tak, sandalu. Tutaj mi się przyda. O, kurtka posłańca, bla bla bla. Przeszczepiona duchowa skóra. Anders, o. Masz runy męstwa. I Merion, szaty pierwszego. A ja nie mam innej runy. O, mogę dwie runy męstwa. Co za normalnie ten? Jeden fragment pancerza mieści tylko jedną runę bohaterstwa. Kurde Bela, co za kłamstwa. Ej, zbroja rodu Wael. O właśnie, masz jeszcze jedną. Ale to chyba dlatego, że właśnie dostali po prostu ulepszenie dla tych, dla zbroi swoich. Dobra, moi mili. Natomiast w sumie wiecie co? Zrobię coś inaczej. Mianowicie tą samą ekipę bierzemy. I udajmy się na Okaleczone Wybrzeże. I moi mili, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję coraz bliżej końca. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!